i podkreślali, jak ważne jest to, żeby spędzać czas z dziećmi też wokół słowa, co nie jest takie oczywiste i takie proste. Dziękujemy serdecznie. Kiedyś mój przyjaciel, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, chciałbym się zbyt blisko witać z wami, żeby nie przerzucić to na was. Więc mieszka w Stanach Zjednoczonych, był w Europie i wrócił do domu i żona go zapytała, no jak tam było? On mówi, no niebieskie niebo mają i przy każdej ulicy chodniki są. Tylko tyle? No tylko tyle. To dziwnie zabrzmiało, ale on potem wytłumaczył, zresztą kiedy ze mną rozmawiał, to mówi, wiesz co, po prostu kiedy przyjeżdżam do Europy, to mój wzrok jest narażony na niebezpieczeństwo pokus związanych z nieczystością seksualną. A mianowicie to, w jakich krajach niektóre kobiety się ubierają, no to mówi, że to jest dla niego ogromna pokusa. W związku z tym najczęściej patrzy albo w chodnik, i zapamiętał, że są chodniki przy ulicy albo w niebo. Może to brzmieć śmiesznie dla nas, ale pewien człowiek w Starym Testamencie coś podobnego powiedział, że zawarł przymierze ze swoimi oczami, że nie będzie patrzał w niewłaściwy sposób, tam jest dokładnie powiedziane, pożądliwy na kobietę. I do końca tego, znaczy tak sobie myślę, przesadza. I kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych, przez rok mieszkaliśmy tam. Można mieć różne wyobrażenie na temat tego kraju, ale tam nie widać tego, co widać tutaj. I pamiętam, kiedy przylecieliśmy z powrotem, po roku takiej izolacji troszeczkę, pierwsze, co w Amsterdamie na lotnisku zobaczyliśmy, co ja zobaczyłem, może moje dzieci nie zobaczyły, a mianowicie nagość w reklamach. Jakaś tam reklama była i prawie że półnaga kobieta. I od razu to zobaczyłem, tak? No, można by powiedzieć, a co, to wcześniej nie było tego? Nie widziałeś tego wcześniej? Widziałem, tak jak wy widzicie, tylko się przyzwyczaiłem. I wydaje się to normalne, że dzisiaj no, nie można sprzedać jakiejś tam wiertarki czy śrubokręta, jak tam nie reklamuje go roznegliżowana jakaś kobieta. Żyjemy w świecie, który pod każdym względem jest światem zaśmieconym, zabrudzonym, który jest przepełniony różnymi pokosami, które mają prowadzić nas do życia w nieczystości. Świat, w którym właściwie nie ma czegoś takiego jak idea czystości lub takiej seksualnej wstrzemięźliwości. Jest to bardzo dalekie. To, co nas otacza, jest na to dowodem. Jakby pokazuje, w jakim zabrudzonym, zepsutym świecie mieszkamy. Czasami jak się uda gdzieś wyjechać w inne miejsce na dłuższy czas, to wtedy dopiero widać wyraźnie to, tak? Tutaj kiedyś w naszym zborze przebywało takie małżeństwo z Kanady i ten brat Nickerson mówił, że przez chyba pół roku czy rok, jak jeździli samochodem, to synowi oczy zakrywał ręką, żeby nie widział tych różnych reklam, które gdzieś przy drogach stoją, tak? Ja mówię, to sobie też zamykałeś? Mówi, no nie, ja musiałem prowadzić, więc. Rozważamy przykazania, studiujemy przykazania, które, jak pamiętamy, dotyczą relacji. Pierwsze, relacji z Bogiem, a drugie, relacji z człowiekiem. A więc to są przykazania, wskazówki dotyczące współżycia, relacji, więzi między Bogiem i między ludźmi. Drugie, trzeba o tym pamiętać, że wyrażają one, chociaż wydają się inaczej, czy odbierane są inaczej, wyrażają ideę wolności. W tych przykazaniach zawarta jest wolność. Niektórzy komentatorzy podkreślają, że czasami one przybierają taką formę: nie musisz. Nie musisz pracować na okrągło.
Nie musisz mordować, żeby żyć. Nie musisz kraść, żeby żyć. Nie musisz cudzołożyć. To są przykazania wolności. Dlaczego? Dlatego, że Bóg powiedział, jak pamiętamy na samym początku, że ja jestem Bogiem, który was wyprowadził z czego? Tak, z niewoli egipskiej. Więc Bóg wyprowadził z rzeczywistości, która była niewolą i nie ma zamiaru, to nie jest intencją Boga, żeby wprowadzić do rzeczywistości, która jest znowu niewolą. Wyrwaliśmy się z jednej niewoli, popadamy w następną niewolę. Nie. Bóg mówi, ja was wyprowadziłem z niewoli i chcę dać wam wolność. Tak jak powiedziałem, niektórzy jednak uważają, że przekazania zabierają nam wolność, że te zasady są jakby kajdankami na naszych dłoniach. Ale jest dokładnie odwrotnie. Prawdziwy przykład, historia. Jak wiecie, w niektórych krajach obowiązuje ruch lewostronny, czyli samochody jeżdżą po lewej stronie, jadąc do przodu, tak? A te, które jadą do tyłu w tą stronę, to jadą po prawej stronie. Lewostronny ruch, tak? Po lewej stronie. I często, jeżeli ktokolwiek z was gdzieś był w takim kraju, na przykład w Anglii, jak się przyjeżdża, przypływa promem, to na samym początku, jak się wypływa tam z tego portu, to masę jest takich znaków mówiących tym nam, Europejczykom, po lewej stronie trzeba jechać, trzymaj się lewej strony. I po pewnym czasie gdzieś udaje się to zapamiętać. I pamiętam, kiedyś byłem w takiej sytuacji, jechaliśmy pożyczonym samochodem z hotelu kiedyś w Afryce, w takim kraju, w którym jest właśnie lewostronny ruch i kierowca wyjechał z parkingu i zaczął jechać prawą stroną. Prawą stroną. I naturalnie zdenerwował się, kiedy zobaczył, że nadjeżdża sprzeciwka samochód i zaczął krzyczeć, jak on jedzie. Jak on jedzie? Na czołówkę jedzie. Co on nie widzi, że ja jadę po tej stronie? Szybko musieliśmy mu przypomnieć, że to nie tamten kierowca źle jedzie, ale on jedzie pod prąd, bo zapomniał, nie zauważył, a tam był przy wyjeździe z parkingu, bo wiadomo, że cudzoziemcy przyjeżdżają, mają swoje przyzwyczajenia, był znak ostrzegający, że jest ruch lewostronny i że powinien zjechać na lewą stronę. Doszłoby do tragedii. Zapomniał, że w tym kraju obowiązują inne zasady, ale zasady, które właśnie mają uchronić od zderzenia, od tragedii. Nieprzestrzegania zasad, obojętnie w jakim kraju będziemy żyć, prowadzi do tragedii. Dlatego Bóg, mówimy, przekazał nam zasady współżycia z Nim i ze sobą nawzajem, aby uchronić nas od wielu problemów i tragedii. Bóg chce, abyśmy żyli owocnym, długim, radosnym życiem. Pamiętacie przykazanie o tym, żeby szanować, być posłusznym rodzicom? Jaka tam jest obietnica? Abyś długo żył i tam jest napisane też dobrze żył. Czyli Bóg chce, żebyśmy długo i dobrze żyli, czyli przykazanie to ma służyć temu, żeby dobrze się nam żyło i długo, tak? Temu służą przykazania, a nie po to, żebyśmy żyli życiem niewolników, tak jak właśnie Izraelici. Chyba prawda jest taka, że nie ma drugiego takiego przykazania, które by wskazywało, albo było nieprzestrzeganie tego przykazania, tej zasady, byłoby źródłem tak wielu problemów i tragedii, jak kwestia cudzołóstwa i czystości seksualnej. W naszym tekście Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej, w 20 rozdziale, czytamy w 14 wierszu te dwa słowa: nie cudzołóż. Nie cudzołóż. A co to za termin? Co to za słowo? Kiedyś zastanawialiście się nad etymologią tego słowa? Ja próbowałem w słownikach pogrzebać i tak różnie próbują rozłożyć to słowo na czynniki pierwsze, ale akurat polski język bardzo wiernie oddaje sens tego przykazania. A w angielskim jest adultery, to takie... Właściwie nie wiadomo, jak to rozebrać, jak to rozgryźć. Nie cudzołóż, jakbyśmy to chcieli rozłożyć na
na czynniki pierwsze, na proste, to byśmy powiedzieli, nie miej nic wspólnego z cudzym łóżkiem. Tak siermiężnie to tłumacząc, tak? Nie miej nic wspólnego z cudzym łóżkiem. Z relacją, która po prostu nie jest twoja. Bo tu nie chodzi o przedmiot łóżko, tylko o to, co się w łóżku dzieje. Z relacją, nie miej nic wspólnego z relacją, która nie jest po prostu wynikiem przymierza lub ślubowania. Jest obca, jest cudza. Niektórzy tłumaczą, autentycznie tak przeczytałem, to jako cudze łono. Czyli nie bierz udziału w intymnej relacji z kimś, kto nie jest twój. Nie cudzo łono. Jakoś tak. Oczywiście ja próbuję rozgryźć to słowo, żebyśmy zobaczyli, podkreślili dwie rzeczy tutaj, tak? A mianowicie, że jest to element cudzy, że to nie jest moje, to nie jest moje. I co jest tego elementu? A mianowicie coś, co się dzieje w łóżku. Tak? Jak widziano cudzołóstwo w innych kulturach? I to jest bardzo ciekawe, bo zaraz zobaczymy, jakie znaczenie, czy dlaczego Bóg daje to przykazanie dla Izraelitów. Ale gdybyśmy też poczytali gdzieś w jakichś takich książkach dotyczących, czy mówiących o różnych kulturach, to zdziwicie się, w jak wielu kulturach cudzołóstwo było karane. Jeżeli nie było nazywane grzechem, to było nazywane przestępstwem i w wielu kulturach było karane, jak myślicie, jak? Śmiercią. Dokładnie tak, śmiercią. A więc to nie. Znaczy problem nie był obcy i jego podejście do tego problemu również nie było takie obce. Natomiast w świecie judaistycznym cudzołóstwo było związane przede wszystkim, to musimy zapamiętać, jeżeli chodzi o Żydów, z aktem płciowym, czyli fizycznym kontaktem. Fizyczny kontakt, tak? I tak to przykazanie było rozumiane przez Żydów. Ponieważ naród izraelski wychodził, Pan go wyprowadził z kultury egipskiej, która była przesycona seksem, wchodził do kraju, w którym czystość seksualna również była na dalekim miejscu, jeżeli w ogóle na jakimkolwiek była. Dlatego Bóg mówi, ja was z jednej rzeczywistości wyprowadzam, to was czeka, ale wy żyjcie według właśnie innych zasad. Chcę przygotować swój naród na zderzenie z ludźmi, którzy żyją niemoralnie. Chcę ich też uwolnić od tej rzeczywistości, w której pokolenia wzrastały. Pamiętacie, żeśmy to sobie przypomnieli, 400 lat, zarówno jeżeli chodzi o bałwochwalstwo, jak mówiliśmy, tak samo o inne grzechy, tak samo o grzech cudzołóstwa, czy tej nieczystości seksualnej. To pokolenia wzrastały, tak? Czyli tak jak my dzisiaj wzrastamy w takiej rzeczywistości, że jesteśmy otoczeni różnymi rzeczami i właściwie się do tego przyzwyczajamy. No jakie halo wielkie, no że tam taki plakat jest i tam taka pani jest, tak? No inaczej się nie sprzeda, nie? A więc przyzwyczajam się, tam pokolenia się do tego przyzwyczajały i w dodatku wchodzą do kraju, czy do ludzi, którzy będą ich otaczać, którzy również żyją niemoralnie. Ja ciebie wyprowadziłem z tej rzeczywistości, chcę cię wprowadzić do relacji ze mną, ale pamiętaj, że tam, gdzie idziesz, Kanaan, to też jest nieczyste miejsce i też ci ludzie mogą mieć na ciebie wpływ. Tam, pamiętamy, było na porządku dziennym składanie dzieci w ofierze, funkcjonował system świątynnej prostytucji, wprost podniesiony do jakiejś religijności, a Bóg mówi, ale ja chcę, żebyście byli czyści. Inni, święci, w porównaniu z tym, gdzie byliście i w porównaniu z tymi ludźmi, którzy będą was otaczali. Pomyślcie, jakby to Bóg dzisiaj do nas mówi, a ja chcę, kochani, żeby moi naśladowcy byli inni niż ten otaczający ich świat. Czyści. To będzie znak. Czystość, nie cudzołożenie, to będzie znak przynależności do mnie. Jednak chyba większość z nas przyzna, że wtedy i dzisiaj życie w czystości to wyzwanie. I nie jest takie łatwe. Taka była rzeczywistość Starego Testamentu. Jaka jest rzeczywistość Nowego Testamentu? Otwórzmy Ewangelię Mateusza i zwróćmy uwagę na to, co Jezus mówi w tym właśnie kontekście.
Bo jak wiecie, w poprzednim przypadku, kiedy mowa była o morderstwie, to również Pan Jezus do tego się odniósł. Tutaj do tego przykazania również się Pan Jezus odnosi, 5 rozdział, 27 wiersz. Wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. A więc dokładnie Pan Jezus powtarza to przykazanie. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie, jeśli twa prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla ciebie będzie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kaźni. Chciałby się powiedzieć, Jezus musi wszystko popsuć znowu. No nie wystarczyłoby tylko to przykazanie, nie cudzołóż. To i tak dla niektórych jest wielkie wyzwanie. No ale przy tej interpretacji, no to jak to mówią młodzi ludzie, to już pozamiatane. No przy tej interpretacji to już nie wystarczyłoby tylko to. No, tak jak i za przykazaniem nie morduj, Pan Jezus podnosi poprzeczkę, a właściwie pokazuje, gdzie jest źródło problemu. Jak to się dzieje, że kończy się często, pewne rzeczy kończą się cudzołóstwem. A mianowicie Pan Jezus wskazuje na serce człowieka. Na serce. Wielokrotnie pojawiają się takie stwierdzenia, to z serca mówią usta, to w sercu jest nasz skarb, to serce jest źródłem motywacji naszych decyzji. To z serca wszystko wypływa. Cudzołóstwo czy akt cudzołożny to już jest końcówka. To już jest końcówka tego, co się zrodziło w sercu. Dlatego Pan Jezus wchodzi głęboko do serca i mówi, słuchajcie, tu się wszystko zaczyna. To nie jest tylko kwestia tego, co robisz, bo gdybyśmy my chcieli zastosować to przykazanie dla nas, to ilu pośród nas jest cudzołożników? Ilu ludzi tutaj pośród nas, mężów czy żon, zdradziło swojego partnera? Może komuś się przydarzyło, nie chcę wykluczać, ale raczej to jest, raczej bym powiedział, rzadkie. Ale jeśli popatrzymy na to, co mówi Pan Jezus, to już całkiem inaczej wygląda sprawa. To już całkiem inaczej wygląda sprawa. Dlatego, że to nie jest kwestia tylko tego, co robisz, ale o tym, o czym myślisz, jak myślisz. Grzech nieczystości rodzi się najpierw w głowie lub w sercu, a potem prowadzi do działania. Dlatego Jezus chce nam pomóc zgasić te pokusy w zarodku. Wzywa nas do walki z tym grzechem na każdym poziomie. Nie tak, jak Żydzi to realizowali czy odbierali, tylko fizyczny kontakt. Nie ma, to jest wszystko okej. Pan Jezus wzywa nas do walki z tym grzechem na poziomie czynów, myśli i uczuć. Pamiętam historię jednego z moich przyjaciół, gdzie zaprzyjaźnił się z sekretarką. I tak się zaprzyjaźnił, że koledzy jego, bracia, wierzący, mówią, słuchaj, to już idzie za daleko. To już jest niewłaściwa relacja. To już jest swego rodzaju cudzołóstwo. No ale ja nie dotknąłem jej nawet. I ona też mnie nawet nie dotknęła. Więc nie było fizycznego kontaktu. Ale z nią lubiał czas spędzać. To jemu było przyjemnie, jak ona jemu mówiła komplementy i go doceniała i tak dalej, i tak dalej. Ona również bardzo dużo czerpała z tej relacji. I oni powiedzieli mu, słuchaj, zerwij tą relację, ponieważ to była sekretarka, złóż jej wypowiedzenie, zobaczysz, co będzie. Kobieta powiedziała mu, że poda go do sądu, jeśli on nie wypłaci jej 100 tysięcy złotych, 100 to akurat w dolarach to było, odszkodowania. Za co? On jest oczywiście złożył wymówienie, ale też dał możliwość innej pracy, w innej firmie, wszystko nie. I była pełna gorzkości, jak on mógł to zrobić. I wtedy mu się oczy otworzyły. Więc to nie jest kwestia tylko fizycznego kontaktu. Dla was, kobiety, bardzo często fizyczny kontakt waszego męża to jest jedno, ale jak wy usłyszycie, że wasz mąż przebywa z jakąś kobietą,
dłużej niż zwykle i zamiast do domu to idzie tam na jakieś spotkanie i na następne spotkanie i jeszcze tak dalej, to coś zaczyna się dziać. Tak? A więc to nie jest tylko kwestia czynów, ale również uczuć, emocji, myśli. I Pan Jezus na to właśnie wskazuje, mówiąc, jak powinniśmy do tego podejść. Radykalnie. Radykalnie. Wyciąć. To, żebyśmy to źle nie zrozumieli, Pan Jezus nie zachęca do fizycznego okaleczenia się, tylko pokazuje, jeżeli to jest problem wewnątrz mnie, to ja powinienem uciąć to, wyciąć to, wykarczować. Dzisiaj żyjemy w świecie, który mówi całkiem coś innego. Będę żył z kim chcę, kiedy chcę i jak chcę, bo to jest moja wolność. To nie jest wolność, to jest niewola. Prawdziwa wolność to życie według określonych zasad, które oferują bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. I pozwólcie, że podzielę się bardzo praktycznymi, no zapewne ich jest więcej, ale tak 10 takich praktycznych kroków w oparciu o Słowo Boże, które mogą nam pomóc zachować czystość. I to dotyczy i mężczyzn, i kobiet. Jak zachować siebie czystym przed Bogiem, jak nie dopuścić, aby ten grzech nieczystości seksualnej czy też cudzołóstwa miał zrujnować moje życie. Ja na przykład oprócz tych, które z wami się podzielę, mam jeszcze na przykład swoje takie prywatne i mogę wam od razu to powiedzieć, niektórzy wiedzą o tym i są źli na mnie, że mam takie, ale źli są, bo na przykład mam taką zasadę, że sam nie wożę kobiet w samochodzie. No chyba, że jest bardzo, bardzo, bardzo awaryjna sytuacja. Jak jadę po drodze, Zosia często jest na przystanku i widziałem, że kiedyś ty miałeś coś, w gipsie miałaś rękę czy palec, ale wyglądała jakby cała ręka. Tak? I stoi ta biedna tam i tam deszcz pada i tak dalej, ja jadę samochodem i ją wziąłem, ale podkreśliłem jej, powiedziałem, że ja tego nie robię i wyjątkowo ciebie wziąłem. Nie masz takiej opcji, żeby wieczorem samemu w samochodzie jechać z jakąś kobietą. Kiedyś poseł John Godson, byliśmy na jakiejś tam konferencji w Warszawie i mówi, słuchaj, czy byś zabrał moją córkę po tej konferencji? No posłowi się nie odmawia, nie? Ja mówię, nie zabiorę jej. Bo ja nie wożę sam kobiet, a już młodych kobiet już w ogóle nie wożę, a jeszcze w nocy. Jak ktoś ze mną pojedzie, to okej. Okay. Słuchajcie, musiał on poprosić swojego asystenta, żeby ze mną jechał, bo ja nie chciałem się zgodzić, tak? Billy Graham miał taką zasadę. Nie wszedł do windy, jak była sama kobieta. On i jedna kobieta. Do windy nie wszedł. Ale do dzisiaj. Nikt nie zarzuci mu jakiegokolwiek niemoralnego czynu. Opowiadałem wam to kiedyś, chyba tą historię przypomnę, kiedyś przyjechał na ewangelizację, jego przyjaciel zaprosił go, nie mógł przyjechać po niego na lotnisko, patrzy, wychodzi, córka jest tego kolegi, którą znał od dziecka. Mój tata nie mógł przyjechać, ja przyjechałem, żeby pastora zabrać i zawieźć. On mówi, to bardzo miło z twojej strony i z twojego taty, ale ja wezmę taksówkę. Wiecie, to może wzbudzać uśmiech, to może wzbudzać, to jest, wiecie, ale jak wiele jest niebezpieczeń czyhających na nas, które mogą doprowadzić do upadku. A pamiętajcie, co mówi Słowo Boże, pycha chodzi przed upadkiem, czyli myślenie takie, mnie to się nie przydarzy, mnie to nie dotyczy. 10 praktycznych kroków, jak zachować siebie czystym, jeżeli chcemy zachować siebie czystym przed Bogiem. Po pierwsze, nie podchodźmy właśnie tak lekko, wprost lekceważająco do pokus seksualnych czy grzechu. Potraktujmy to poważnie, nazwijmy to. Może to się wydaje, że są jakieś małe grzeszki, może takie słabości. No wiecie, no ja lubię tak z kobietami, bo one to takie wrażliwe są, tak. One potrafią wysłuchać, tak. Nie tak jak moja żona. Oczywiście nie mówię akurat o mojej żonie, bo tylko tak ludzie czasami mówią, tak. Ja tak lubię. To tak jak mój przyjaciel, przecież tam nic się nie stało. Tylko razem na konferencję, razem golfa gramy, razem na kawę chodzimy, razem to, razem tamto. A żona? Otwórz oczy. I tutaj jedną z postaci, która będzie nam pomocną, jest Dawid, który w Starym Testamencie, jak wiemy, popadł w grzech cudzołóstwa, a później napisał w Psalmie 51, do którego będziemy się też odwoływać, takie słowa. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości zgładź
występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Tak Dawid zgrzeszył i Dawid wiedział, że zgrzeszył. Dawid nie ukrywał tego. Dawid nie mówił, to był wypadek przy pracy. To taka nieopatrzność, to taka chwila słabości. Zgrzeszyłem, mówi Dawid, i grzech chodzi mój przede mną. Ja wiem o tym, ja wiem o tym. Nazwij, przyznaj się do pokus, które gdzieś czyhają, czy do grzechów, które są, może pojawiają się w twoim życiu. Mówi to Dawid i prosi, woła do Pana, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Dawid wiedział, że złamał Boże przykazanie, dlatego zacznij tutaj, otwórz swoje serce, tak jak Dawid przed Bogiem i powiedz, Panie, pokaż mi, bo może mi się wydaje, że to jest nic, to jest tylko takie tam, takie właśnie, nawet nie wiem, jak to nazwać. Otwórz moje serce i zobacz, pokaż mi może na ścieżki, przez które nieczystość wkrada się do swojego serca. Panie, przeszukaj moje serce. Po drugie, czy drugi krok, popatrz na konsekwencje. To jest, wydaje mi się, bardzo często diabelskie kłamstwo i oszustwo, że nic nie będzie. Nikt się nie dowie. Bardzo często ludzie, którzy dopuszczają się cudzołóstwa, wyjeżdżają do innego miasta, nawet czasami w innych krajach, myśląc, że to się nie dowie. Nikt się nie dowie, nikt nie usłyszy. Posłuchajcie, to nie jest kwestia, czy zostanę przyłapany. To nie jest kwestia, czy to wyjdzie na jaw lub się uda ukryć. To tylko kwestia kiedy. To kwestia czasu. To nie pytanie, czy, tylko kiedy. Bo jak ostrzega nas Paweł, co człowiek sieje, to będzie zbierał. Nawet po wielu latach może przyjść zbierać to, co sialiśmy. A myśleliśmy, że już się udało, że nie wyjdzie na jaw. W tej chwili, jak tu do was mówię, jeden z moich przyjaciół jest w takiej sytuacji, gdzie rzecz, która wydawało się rozejdzie się po kościach i która miała miejsce 10 lat temu, szczegółów nie pamiętamy tej sytuacji, wróciła z opłakanymi skutkami, ale opłakane skutki, uwierzcie mi, 10 lat temu. To jest diabelskie myślenie, że to się nie wyjdzie na jaw, że to się nie pokaże, że nikt się nie dowie. To jest tylko kwestia czasu. Co człowiek sieje, to będzie zbierał. Co będzie zbierał? Zniszczone relacje, rozbite rodziny, zniszczone życie, rozbite życie dzieci i bliskich. A więc pamiętaj o konsekwencjach. Popatrz na konsekwencje. Grzech ma swoją cenę. Następnie okaż Boży smutek i pokorne nawrócenie. Krótko mówiąc, weź odpowiedzialność za swój grzech i bunt. Nie mów, że ona cię skusiła. Kiedy patrzymy na sytuację Dawida, nie wracamy do tej historii, żeby ją teraz czytać, ale sytuację Dawida, on był przede wszystkim, znalazł się nie w tym miejscu, gdzie powinien być. Bo jest napisane, że wtedy, kiedy wszyscy szli na wojnę, czyli to było ich zajęcie, wojna, to Dawid nie poszedł. A kiedy odpoczywał, to wyszedł na balkon i zaczął, jak to bym powiedział po męsku, marzyć. A to marzenie zostało podsycone obrazem. A ten obraz to była rzeczywista kobieta i tak dalej, i tak dalej. A więc grzech nie wdziera się przypadkiem. O, ja nie wiedziałem. Małżeństwa nie rozpadają się, dlatego że wczoraj ktoś zgrzeszył, a jutro się małżeństwo rozpadło. To jest proces. To jest proces. A więc okaż Boży smutek i pokorne nawrócenie. Weź odpowiedzialność za swój grzech. Pozwól Bogu, aby przełamał twoje serce. I znowu dzisiaj czytaliśmy te słowa na początku, kiedy mówi Dawid, wtedy wyznałem ci mój grzech, przestałem skrywać moją winę, stwierdziłem, wyznam na przekór sobie mą nieprawość Panu. Wyznanie grzechu, przyznanie się do swojej słabości, to jest coś na przekór. Na przekór sobie.
Ale co Bóg robi wtedy? Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. To jest 32 psalm i 5 wiersz. Jest moc w wyznaniu i przebaczeniu. Powiedz Bogu, nie dlatego, że On nie wie, ale powiedz dlatego, aby to było Twoje szczere wyznanie. I nie tłumacz się, że ten świat jest taki zepsuty i nie da się żyć w czystości. Wyciągnij na światło dnia to, co jest skrywane w Twoim sercu. Jan pisze w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 7 wierszu, jeśli jednak żyjemy w świetle, jak On jest sam w świetle, to łączy nas wzajemna więź i krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chodzenie w świetle prowadzi do uwolnienia i do oczyszczenia. Chowanie się w ciemności nic nie zmienia. Dlatego po czwarte, to takie wezwanie dla mężczyzn może, bo my jesteśmy tacy wojownicy, idź na wojnę z grzechami nieczystości. Idź na wojnę. Potraktuj to poważnie. Precyzyjnie wyeliminuj czekające na ciebie pokusy. Nie przyzwyczajaj się do tego. Właśnie nie mów o takim i otacza świat. No co ja mam zrobić, no? Co ja mam zrobić? Okaż nienawiść wobec grzechu nieczystości. My często mówimy tak. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha. I my tutaj stajemy po tej stronie. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. I tu nam dobrze jest. Ale Bóg chce, żebyśmy tak samo nienawidzili grzechu. To, że On kocha grzesznika, to jest okej, to jest jasne, to jest prawda, ale On również nienawidzi grzechu i oczekuje, że Ty też, że będziesz nienawidził grzech. Zadajmy sobie pytanie, czy tak jak Bóg nienawidzimy grzechu i chcemy za wszelką cenę wyeliminować go z Twojego życia? Paweł wyraźnie mówi w liście do Kolosan w 3 rozdziale, 5 wiersz i następne, zadajcie śmierć. Zadajcie śmierć temu, co w członkach jest ziemskie. I co mam na myśli, mówi Paweł? Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia, zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. Zadajcie śmierć. A my zamiast zadać, to my karmimy. My pielęgnujemy. Zobacz, co oglądasz, czego słuchasz, z kim przebywasz. Słowo Boże mówi, zadaj śmierć. Idź na wojnę z grzechem. Czy dla Ciebie walka z grzechem, a w tym wypadku z grzechem nieczystości, to jest walka, to jest bój na śmierć i życie? Czy tylko tak na niby? Tak, żeby żona widziała, że ja tam się staram. Ale Bóg wie, jak jest. Po piąte, pamiętaj, że jest moc o wiele większa niż Twój grzech. Że nie stoisz na przegranej pozycji, że nie jesteś przegranym. Jest moc większa niż Twój grzech i pokusy, a na imię jej Jezus. On zawsze jest z Tobą w osobie Ducha Świętego i Paweł nam przypomina, mówiąc, ten, który jest w Tobie, jest większy, ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Ta moc, która jest w Tobie, osoba Ducha Świętego, jest większa niż wszelkie pokusy, które są na świecie. Tak, sam ich nie pokonam, ale w mocy Jezusa mogę to uczynić. Dlatego dalej będzie mówił Paweł, niechaj nie panuje grzech w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządzom. Czyli nie wracajcie do tej niewoli, w której byliście. Nie udostępniajcie też swoich członków jako narzędzi nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. Pan Jezus poprzez Ducha Świętego jest obecny w Twoim życiu. Nie jesteś sam, nie jesteś bezbronny, nie jesteś bezsilny. Albo jest prawda, że On ma wszelką moc na niebie, na ziemi, albo to jest tylko napisane w Biblii, a my żyjemy inaczej. Często tak jest. Jeszcze inne narzędzie. Zobaczcie, jak wiele jest możliwości walki z tym grzechem czy z tą pokusą. Czytaj, studiuj i przechowuj Słowo Boże w swoim sercu. Zapamiętuj Słowo Boże. Dlatego biblionerzy mają wprowadzić taki nawyk też wśród dzieci zapamiętywania. Zapamiętywania. Oni nie wiedzą, jakie będą pytania, więc oni nie przygotowują odpowiedzi na jedno pytanie, tylko z tego tekstu muszą zapamiętać, o czym on jest.
Wyposażaj się do zmagań Słowem Bożym, bo to jest miecz do bitwy. Nie jesteś bezbronny. Masz miecz. To jest miecz Ducha Świętego, Słowo Boże. Zobaczcie, co mówi psalmista w tym najdłuższym psalmie, 119. Jak młody człowiek zdoła zachować czystość? No jak? Pytanie bardzo aktualne dla każdego i młodego, i średnio młodego człowieka. Jak zdoła zachować czystość w swoim życiu, czy w czystości swoje życie? Jak? Przez to, że będzie przestrzegał Twego słowa. W moim sercu przechowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. O tak. Słowo Boże, przechowywane w sercu, uchroni nas przed zabrudzeniem albo pomoże zachować w czystości swoje słowo. Wiecie, tutaj naprawdę nie trzeba rozkładać na czynniki pierwsze i zastanawiać się, co miał autor na myśli. To, co miał na myśli, to napisał. Jasno, prosto i wyraźnie. Jak zachować życie w czystości? Przechowuj słowo, żyj słowem w swoim sercu. Słowo Boże będzie dla ciebie ochroną, napełniając swoje serce Słowem Bożym. Ale kiedy to ostatnio my dorośli? Ja wiem, że niektórzy tacy są, więc nie podnoście ręki, bo pozostałem będzie nieswoją. Ale kiedy ostatnio uczyłem się na pamięć tekstu biblijnego? Jakiegoś wiersza. Czy ktoś z nas ma, proszę nie podnoście ręki, nie o to mi chodzi. Czy ktoś z nas ma jakiś system na przykład, że raz w miesiącu uczę się na pamięć jednego wiersza. O, jeden wiersz na miesiąc, no bracie, no. Mnie na więcej stać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale gdyby tak raz w miesiącu, czyli mamy 12 miesięcy, 12 wierszy, tak? 10 lat, tak przez 10 lat, to mamy 120 wierszy. No to już jest cały psalm jeszcze lepiej, no może nie cały, ale prawie 119, tam są króciutkie wiersze. Widzicie, chodzi o pewną rzeczywistość. Czy ja w swojej codzienności uczę się tego? Ja powiem tak, ja się uczę i nie uczę. Co się pouczę, to gdzieś tam zapominam. Ale wracam, nie rezygnuję. Nie chcę rezygnować, bo wiem, że Słowo wyraźnie mówi, jak ja będę przechowywał w swoim sercu, w swoich myślach Słowo Boże, ono mnie uchroni przed różnymi pokusami. Ono mnie uchroni. Niestety prawda jest taka, że często to Słowo jest bardzo daleko od nas. Bardzo daleko jest. Nie jest w nas obecne. Za to obecne są pokusy, którym nie dajemy rady, jesteśmy słabi i dziwimy się, dlaczego upadamy. Następny krok. Usuń wszystko, co wystawia cię na pokusy i nieczystości w twoim życiu. Usuń wszystko, co może być niebezpieczne, a jeśli już będziesz w sytuacji takiej, że to uciekaj. Uciekaj. Pamiętacie Józefa? Niektórzy z nas pamiętają historie biblijne. Józef i żona Potyfara. Powiem tak. Który z mężczyzn nie chciałby być przez piękną kobietę zaproszony do łoża? W świecie tym, w dzisiejszym świecie? Płacą pieniądze za to. A tutaj jeszcze ona go ciągnie sama. Józef wiedział, że to jest grzech. Józef wiedział, że to się Bogu nie podoba. Możliwe, że też mówił. Zresztą mówił. Ale to nie skutkowało, więc co zrobił? Uciekł. I to nie wiadomo, w jakim do końca stanie, z czym uciekł, bo jeszcze ona go chwyciła za tą suknię, którą miała i zdarła z niego i on uciekł. Tak uciekał. To samo ma na myśli Paweł, kiedy do młodego Tymoteusza w 2 rozdziale, 22 wierszu mówi, młodzieńczych pożądliwości czy żądz unikaj, a inne tłumaczenie mówi właśnie, uciekaj przed nimi, po prostu uciekaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, pokoju i miłości, we wspólnocie z wierzącymi, z tymi, którzy są czystego serca, wzywają Pana. Uciekaj. Słuchajcie, pokusy to jest niebezpieczeństwo, to jest poważne zagrożenie. Dzisiaj mamy programy w telewizji, filmy, które są wyświetlane w normalnych godzinach, a które może 20 lat temu byłyby zakwalifikowane jako pornografia lub tak zwane filmy dla dorosłych. W normalnych godzinach. Dzisiaj chyba, nie wiem, ja nie oglądam za bardzo tej publicznej telewizji, ale tam chyba jest taka zasada, jest, że gdzieś po 22:00. To jest bujda na kółkach. Nikt tego nie przestrzega.
Są takie sceny, że to po prostu powinno być zakwalifikowane jako film dla dorosłych. A dzisiaj normalnie każdy może obejrzeć. Więcej. Dzisiaj każdy o każdej porze dnia może oglądać to, co chce przy naciśnięciu jednego klawisza, a mówię o internecie. Paweł mówi, Słowo Boże mówi, uciekaj, nie włączaj, zablokuj, postaw barierę. Postaw barierę. A my wystawiamy się sami na te pokusy i potem płaczemy, że my upadamy. No to jest jasne, to jest normalne, tak? Gdyby Dawid poszedł na wojnę, to by nie zgrzeszył z Betrzebą. Ale postanowił być nie w tym miejscu i nie robić tego, co powinien robić w tym czasie. Następny punkt jest bardzo ważny, taki w moim życiu też osobisty, a mianowicie zorganizuj system odpowiedzialności albo rozliczalności, który będzie Cię wspierał w zachowaniu czystości i to dotyczy każdego z nas. I nie tylko dotyczy to grzechu nieczystości seksualnej, ale innych grzechów w naszym życiu. A mianowicie pozwól, żeby ktoś miał wgląd w Twoje życie. Pozwól, żeby ktoś zadawał Ci trudne pytania, niewygodne pytania. Co oglądałeś? Gdzie byłeś? A z kim spędzałeś czas? A dlaczego tak długo? Gdyby nieprzyjaciele mojego przyjaciela, bracia, którzy o niego walczyli, gdyby oni nie wiedzieli o tym, a on im na szczęście mówił, bo mógłby to ukryć, to jego życie by się rozbiło. Po prostu rozpadłoby się jego małżeństwo. Dlatego niechaj Twoje, moje życie będzie przed kimś transparentne. To nie jest możliwe, żeby nasze życie tutaj, w tym miejscu, czy przed takim gronem ludzi było transparentne. To nie da się. Ale jest możliwe, żeby było ono transparentne przed jedną, czy przed dwiema, może trzema osobami. Bóg kiedyś postawił taką osobę w moim życiu 20 lat temu, który zadał mi bardzo trudne pytania, ale ponieważ to był mój przyjaciel i wiem, że czynił to z miłości, to otworzyłem jemu swoje serce. Pamiętam, że wyjawienie czy wyznanie grzechu komuś innemu niż Bogu doprowadziło do uwolnienia. To jest zasada. Wyznanie grzechu komuś drugiemu, bratu albo siostrze, ma taką moc uwalniania. Diabeł trzyma nas za gardło i nie chce, żeby ktokolwiek wiedział o tym, co robisz. My wyznajemy to Bogu i się dalej z tym męczymy. Ale w momencie, kiedy powiemy to drugiej osobie, zaufanej osobie, jest uwolnienie. Ja tego doświadczyłem. Niech moje życie, Twoje życie będzie przed kimś otwarte i transparentne. Wiecie dlaczego? Żebyś nie był na polu bitwy sam. Nie bądź na polu bitwy sam. Niech ktoś stoi obok Ciebie. Dwa ostatnie na koniec, myślę, że bardzo ważne, a mianowicie zmień przyzwyczajenia, które prowadzą Cię, czy mogą prowadzić do nieczystości, na takie, które będą prowadzić do świętości. Zmień przyzwyczajenia. Na przykład nie spędzaj czasu przed telewizorem albo w internecie, spędzaj czas z żoną. My z żoną spędzamy czas. Ona przed swoim komputerem, ja przed swoim. Wielokrotnie o tym sobie przypominałem, mówię, no tak nie powinno być. No to, że jesteśmy razem, siedzimy obok siebie, ale to nie o to chodzi. Spędzaj, zmień przyzwyczajenia. Spędzaj razem czas ze swoją żoną czy swoim mężem. Drodzy małżonkowie, jeżeli takowi są tutaj na sali, poważnie potraktujcie swoje relacje, a także więzi fizyczne. Bóg tak stworzył małżeństwo, że jedną z jego fundamentalnych więzi jest więź fizyczna. To jest Boże przeznaczenie, Boża konstrukcja. Nie zaniedbujcie tej więzi. Pięknie powiedział autor przypowieści w 5 rozdziale, 15 i dalej wiersz, kiedy używa obrazu wody jako wyrazu fizycznej satysfakcji w małżeństwie. Mówi tak, piękne słowo. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy Twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz? Wiecie, a Twoje strumienie na place? Jak Ty się nie będziesz interesował żoną Twoją, to się ktoś zainteresuje. To znowuż nie jest pytanie czy, tylko kiedy. A więc pij, po co to się ma wylewać na zewnątrz, a Twoje strumienie na place? Do Ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z Tobą. Jakież głębokie słowa. Niech będzie błogosławiony Twój zdrój, raduj się z żony
Twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Dalej czytam Słowo Boże, więc proszę nie mieć do mnie pretensji, że może jakieś takie słowa czytam nieprzyzwoite w Kościele. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki. Zdłe myśli, dążenia serca, czyny, to nie jest kwestia, czy to wyjdzie na jaw, tylko kiedy. Ale to wyjdzie, bo co człowiek sieje, to będzie zbierał. Zmień przyzwyczajenia i zacznij na nowo przebywać, zacznijmy na nowo przebywać ze sobą nawzajem, mąż z żoną, żona z mężem. I na koniec, myślę, że to jest też bardzo ważne, aby się podnosić, a mianowicie przyjmij łaskę, kiedy się zmagasz z pokusami i raduj się z każdego zwycięstwa. Raduj się z każdego zwycięstwa. Nawet ten moment, kiedy zamknąłeś komputer, a miałeś ochotę jeszcze tam pogrzebać, wyłączyłeś telewizor, wyszedłeś z pewnego miejsca, wyszedłeś z biura wcześniej, bo zostałeś sam na sam z tą osobą. Raduj się z tego. To są może niewielkie zwycięstwa, ale niechaj one prowadzą cię do większych zwycięstw. Kiedy upadniesz, podnieś się, biegnij w stronę łaski, biegnij do Jezusa. On ma moc przebaczyć. On ma też moc podnieść ciebie i zmienić, bo On jest źródłem twojego zwycięstwa. Wołaj do Pana, tak jak kiedyś zawołał Dawid, mówiąc: pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami, wymasz wszystkie me winy. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Zachęcam nas do takiej modlitwy, oczywiście zachęcam każdego z was do swojej modlitwy, żeby taka treść może się pojawiła dzisiaj. Oto, Panie, moja prośba, modlitwa dzisiaj, prośba o czystość, prośba o odnowienie mojej wrażliwości na grzech, szczególnie na ten ukryty, ten schowany, który jest wyrazem nieczystości seksualnej. Odnów poczucie czystości i godności. Nie zostawiaj mnie tam, gdzie jestem. Przywróć mnie do bliskiej relacji z Tobą, abym nadal mógł chodzić Twoimi drogami w świetle Twojego słowa i Twojej obecności. Amen. Wiem, że to jest taki trudny moment teraz modlitwy. I może to nie jest czas albo miejsce, żeby w tym gronie coś wyznać, ale chciałbym zachęcić każdego z was, szczególnie mówię teraz do mężczyzn, bo sam jestem mężczyzną, żebyś zechciał uwolnić się od tego, co może cię trzyma za gardło i gdzieś jest taką ciemną stroną twojego życia. I dwa, żebyśmy przyjęli tą pomoc, którą Bóg nam daje, aby żyć w czystości przed Nim, a przede wszystkim w wolności, którą On nam daje. Postańmy do modlitwy, jeżeli ktoś z was chciałby właśnie o to poprosić, o wolność, o siły, o mądrość w takim życiu, które się Jemu podoba. Powiedzmy o tym Jezusowi.